Cześć kochani, to ja Wojtek Pytaszek Rockday. Pokażę wam gitarę Samik CR1BK. No, robimy unboxing Samika. Tutaj jest ta gitarka. Basowa gitareczka, piękna. Pokazuję wam już w nowym miejscu moje wzmacniacze, wszystkie co tutaj stoją. Już sobie widzicie, więc to generalnie tak to wygląda. A sama gitara, która nas bardziej teraz interesuje niż wszystko inne. No to co? Co tu mamy? No jest gitara, ok, gitara. Jakiś instrukcjonen jest. Instrukcjonen na ręce, żeby nie wyrzucać do kosza. Klucze gimbusowe, dwie sztuki. Nawilżacz stropiany, wszystko jest, panie, panowie. Teraz odpakowuję. Tu, du, 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 du. Tu, du, du. Chodźmy. Dum, dum, dup, 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 dup. Tadam, ha, ha, ha. O, dobra, nieważne. No przypatrzcie się dobrze tej gitarze. Zapamiętajcie sobie dobrze tą gitarę. Fajna główeczka. Polakierowane wszystko tak słodko i pachnąco. Cztery strunki. Trzy gałeczki. Włącznik, czy włącznik, wtyczka, wszystko tutaj jest. Stały mostek. A jaki ma być? W basie. No generalnie, tak to widzicie, konstrukcja przykręcana, maskownica biała, gitarka taki kształt, no Stratocaster, no taki bardziej do gitar podobny już elektrycznych. Gryf naprawdę wygodny, jak już trzymam teraz, po prostu jest mega zarąbisty gryf. Dobra, skupmy się teraz na graniu. Mamy trzy gałki, dwa odpowiadające za poszczególne przetworniki, prawda? No i trzecia za barwę, generalnie za barwę. Teraz zrobimy tak, żeby szło tylko z tego przetwornika, z tych przetworników tutaj. Tu na minimum, tu na maksa, dobra. Tutaj damy też na minimum, barwę na minimum, czyli będzie takie ciemniejsze brzmienie, uwaga. Teraz dam na maksa. Ładnie, ładnie brzmi. Struny nowe, więc generalnie brzmi idealnie, można powiedzieć, no przynajmniej jak dla mnie. Dobra, teraz zróbmy sobie tak, zmniejszymy głośność tego przetwornika tutaj, a teraz damy sobie ten. O, ciach. Znowu damy ciemniejszą barwę, czyli teraz uwaga. Jasno. No brzmi fajnie. Teraz dobra. Dajmy oba przetworniki naraz. Dup, dup. Od razu mówię, teraz jest ciemniejsza barwa. Teraz dajmy na maksa. Świeżutka gitara, więc się rozstraja, więc to się nie przejmujcie tym, że się... nie nastrojono ma gitarę. Dobra, zobaczmy teraz jak to hula. Oba przetworniki w ruchu i jasność na maksa. Także naprawdę, ocena tej gitary według mnie to też jest
No byłby piątel, czysty piątel, naprawdę bardzo ładny, ponieważ cena jest naprawdę niewysoka. Brzmienie jest fajne, komfort gry jak dla mnie jest idealny. Wcale nie mam za długich palców, więc grip jest dla mnie naprawdę super, trzeba przyznać. Bardzo łatwo mi się po progach tutaj śmiga i akcja strun fabrycznie odstawiona była bardzo, bardzo fajnie z tego co tutaj widzę. Oczywiście można sobie obniżyć to w zależności oczywiście od potrzeb, więc to już jest kwestia do negocjacji, regulacji i tak dalej. Brzmienie też naprawdę jest całkiem fajne, naprawdę mi się podoba. Oczywiście też, że kwestia też nowych strun i to robi też taki prawda, smak takiego naprawdę fajniutkiego basiczka. To wybrzmiewanie, prawda? Rewelacyjnie, no po prostu ja was naprawdę gorąco zachęcam do tego basika Samik CR1BK, naprawdę ładny korsarz. Zapraszam, pozdrawiam, Wojtuś, papatki. Hejka, sorry, że przeszkadzam. Jeśli uważasz, że lekcje, które robię na YouTubie są fajne, to może zechcesz zapisać się na lekcje gry przez Skype. Jeśli chcesz kupić książkę, którą napisałem o motywacji, gdzie mówię właśnie dużo rzeczy o motywacji, o tym jak pokonać lenistwo, jak przygotowywać się do ćwiczeń, jaki harmonogram ćwiczeń i tak dalej, to możesz zakupić tą książkę. No i jeszcze oczywiście, jeśli chcesz kupić sprzęt, a nie wiesz też czego chcesz tak naprawdę, co dokładnie, nie wiesz co wybrać, to też do mnie napisz, jako że prowadzę sklep muzyczny, to po prostu chętnie doradzę i sprzedam fajny sprzęt, fajnie brzmiący. Zapraszam i sorry, wracaj z powrotem do oglądania. Papatki.